Semici to jest grupa językowa, do której należą też języki arabskie. W związku z tym wrogowie na przykład Organizacji Wyzwolenia Palestyny są antysemitami w tym właśnie sensie. On się zasadniczo różni od tego starego, dobrego antyjudaizmu tym, że dotyczy Żydów, którzy są postrzegani jako rasa. To znaczy uznaje się, że jest coś takiego jak rasy ludzkie i nie chodzi bynajmniej o te trzy podstawowe rozróżnienia przez antropologów względu na kolor skóry, ale rasy definiowane trochę inaczej i błędnie właśnie nazywane od grupy językowej. Co więcej, przypisuje się tej rasie, która wówczas mówiło się o krwi, teraz byśmy raczej mówili o DNA. To jest coś, co się dziedziczy, czy się tego chce, czy nie chce. I to jest być może klucz do tego nowego antysemityzmu nowoczesnego. Mianowicie Żydem się po prostu jest. Nie można zmienić swojego żydostwa. O ile antyjudaista tradycyjny, chrześcijański, Żyda przechrzczonego musiał traktować jako brata w wierze. Powiedzmy, mógł podejrzewać, że jest maranem, ale co do pryncypium, musiał go uważać jako swojego brata w wierze. O tyle nowoczesny antysemita wie, że Żydem się po prostu pozostaje. Żydostwo się wysysa z mlekiem matki. Jak określenia tego użył, co prawda, w stosunku do Polaków, ktoś zupełnie inny. I to jest różnica zasadnicza. Co do definicji, o kim mówimy, co do przyczyn potępienia także, prawda? Bo jak powiedziałem, chodzi o pewne... Samo pojęcie antysemityzmu stało się tak pojemne, że w zasadzie ma niewielką wartość analityczną już współcześnie. No. Ja na przykład go niechętnie używam. Ja mówię odrębnie o uprzedzeniach antyżydowskich i resentymentach, to znaczy czegoś, co się należy do sfery emocji. One przeważnie idą w parze, bo chcemy, żeby nasze poglądy były zgodne z emocjami. Dodajmy, że emocje przeważnie są uprzednie do poglądów, ale to jest pewne sprzężenie zwrotne. Więc przyczyny potępienia, które jeżeli są wyrażane, prawda, to jest potępienie, to jest zwerbalizowane, są nieco inne. Antyjudaiści nienawidzili Żydów za to, że zabili Pana Jezusa. Natomiast antysemici ze względów nieco bardziej złożonych, przeważnie jest im wszystko jedno, czy oni zabili Pana Jezusa, czy go nie zabili. Raczej ważne jest to i być może kluczem jest to, że Żydzi stworzą ogólnoświatową organizację zmierzającą do zapełnienia sobie rządów nad światem. I tutaj protokoły mędrców Syjonu, czyli protokoły takiego tajnego rządu żydowskiego, który manipuluje poprzez ludzi nieświadomych tego, że właśnie są manipulowani skupiskami władzy w świecie, przez liberalizm, ruch robotniczy, kapitalizm i tak dalej. To jest klasyczny tego przykład. Po trzecie, formy wyrażania były też inne. Formy wyrażania były właściwe epoce, kiedy mamy społeczeństwo masowe, kiedy mamy społeczeństwa miejskie, kiedy masy wkraczają na scenę i trzeba adekwatnie do nich się wypowiadać. I cały ten mój przydługi wstęp zmierza do tego, żeby powiedzieć, że ja chcę mówić o czymś innym. Mianowicie to, z czym mamy do czynienia w roku 68, to jest jeszcze krok dalej, prawda? Zwolennicy idei linearnego postępu byliby ucieszeni, bo doszło do pewnej kumulacji. Mianowicie w 68 roku mamy do czynienia ze zjawiskami, które poniekąd są zakorzenione w tych wcześniejszych warstwach bardzo głębokich, ale mają formy specyficzne. I ja w książce swojej zawsze piszę to kursywą, słowo antysyjonizm, antysyjonista czy syjonista, dlatego że to jest słowo pochodzące z nowomowy. Należy je traktować jak słowo z języka obcego i sztuka edytorska zaleca, żeby słowa nie wiem, łacińskie czy angielskie podawać właśnie kursywą. Więc dlatego należy słowo syjonista czy antysyjonista podawać kursywą, jakkolwiek jest coś takiego jak syjonista, prawda? Jest to forma nacjonalizmu żydowskiego i można być jej przeciwnikiem. Na przykład wielu mieszkańców dzisiejszego Izraela nie zgadza się z polityką radykalnych syjonistów. To, co jest ciekawe w roku 68, w tym antysyjonizmie, proszę pamiętać cały czas o tym cudzysłowie czy kursywie, ta twórcza część, prawda? Kreatywne zdolności propagandystów, ludzi, którzy kampanię zainicjowali i ją prowadzili. Chciałem zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że jest to antysyjonizm w sensie werbalnym jako kamuflaż do uprzednich form antyżydowskich uprzedzeń i resentymentów, prawda? Ten listek figowy, który pozwala w języku ortodoksyjnym, komunistycznie zaatakować kogoś, kto jest po prostu Żydem, po pierwsze. Ten język powstał jeszcze za życia wielkiego językoznawcy przy okazji kampanii przeciwko kosmopolitom i przy okazji kampanii przeciwko lekarzom kremlowskim. Jak wiemy, w samą porę, 50 lat temu, towarzysz Stalin umarł i nie doczekała się ta historia finału. Więc to jest po pierwsze kamuflaż, ale nie tylko. Ten termin, on ma o tyle jest właściwy dla komunizmu, że gdyby kampania antysjonistyczna mogła służyć tylko do zwalczania Żydów, to nie byłoby dobrze.
Dobra kampania nienawiści w warunkach państwa komunistycznego może służyć do zwalczania kogokolwiek. I poczynając od wielkich czystek, od procesów pokazowych w latach 30., nie może być tak, żeby ktoś się czuł bezpieczny podczas takiej kampanii, prawda? Jeżeli ktoś, sądząc, że nie ma żydowskiego pochodzenia, nigdy nie był Żydem religijnym, jest wrogiem państwa Izrael, może być bezpieczny, to błąd. On nie powinien być całkowicie bezpieczny z tego powodu. Otóż kampania antysjonistyczna w roku 68 uderzała także w nieżydów, o tym trzeba pamiętać. Można było zostać syjonistą, nie mając nic wspólnego z żydostwem, ani tym bardziej z nacjonalizmem żydowskim. Można było zostać tak na przykład lokajem, albo sługusem, albo prosyjonistą, albo po prostu milczeć wtedy, kiedy trzeba było atakować. Po trzecie, no to jest właśnie ta perwersyjna sfera, proszę Państwa. To jest to taki smaczek dla historyków dzisiaj, perwersja słów. To, co w Nowomowie jest najistotniejsze, to, co uchwycił George Orwell, że Ministerstwo Wojny nazywa się Ministerstwem Pokoju. Wreszcie trzecia rzecz to jest politycyzacja. Otóż w poprzednich formach antyżydowskich uprzedzeń i resentymentów, czy też ruchów politycznych, organizacji, to nie było aż tak bardzo upolitycznione. W komunizmie wszystko musi być polityczne, prawda? Jeżeli istotą komunizmu jest ekspansja państwa, która ma przynajmniej ambicje kontrolować całe życie społecznego i partia, która kontroluje to państwo i pośrednio kontroluje całe życie społecznego, w związku z tym wróg musi mieć charakter polityczny i walka z nim musi mieć charakter polityczny. Teraz jeszcze parę podobieństw, jeżeli już mówimy o różnicach. Otóż ewidentnie jedno wyrasta na gruncie drugiego. To coś ma charakter kumulatywny. Ja zaraz będę o tym mówił. Po pierwsze są pewne mityczne wątki istniejące od wczesnego chrześcijaństwa, prawda, które musiały się jako żydowska sekta musiało zdefiniować się przeciwko ogółowi współwyznawców Żydów, prawda? I od świętego Pawła poczynając mamy te elementy antyjudaistyczne. Więc mamy prawie 2000 lat kumulowania się pewnych uprzedzeń, które stopniowo nabierają cech mitu. I one są obecne w 68 roku. Po drugie, w rozumieniu świata, jak on jest zbudowany. I tutaj szczególnie to, co się nazywa teorią spiskową, to jest też sprzeczne samo w sobie, prawda? Teoria nie może być spiskowa, bo spisek to jest wyjaśnienie poszczególne, a nie wyjaśnienie ogólne. Wreszcie po trzecie, budowanie tożsamości w opozycji do obcego. To, co jest cechą charakterystyczną nowoczesnego nacjonalizmu, a zwłaszcza jego środkowo- i wschodnioeuropejskiej wersji. Więc te rzeczy tam są obecne, plus to, co jest takie samo w sobie oczywiste, mianowicie demonizacja tego Żyda syjonisty, prawda? On musi być obcy i musi mieć cechy nadludzkie, żeby był odpowiednio niebezpieczny, żeby mógł budować strach i nienawiść, żeby być właściwym obiektem ataku. Wreszcie coś, co jest właściwe już i antyjudaizmowi, i antysemityzmowi nowoczesnemu, ale w 68 roku się pojawia właśnie w wersji, powiedziałbym, socjalistycznej. Mianowicie antropomorfizacja zła. To znaczy, to jest w ogóle korzeń popularności teorii spiskowych, które pozwalają wyjaśnić świat nie w kategoriach wieloletnich cyklów rynkowych, jakichś abstrakcyjnych pojęć jak zawahania na giełdach albo proces społeczny, tylko konkretnie. Winni są jacyś konkretni ludzie. I to jest taka bardzo ludzka potrzeba, którą ja zaobserwowałem u moich dzieci, jak im opowiadam bajki. W bajce bohaterowie muszą mieć cechy ludzkie, czy to będzie rycerz, czy smok, czy ktokolwiek inny, ale musi być zachować jak człowiek, prawda? W bajkach kiedyś zwierzęta miały cechy ludzi, w bajkach nowoczesnych ludzie mają cechy zwierząt. Natomiast we wszystkich teoriach spiskowych chodzi o sprowadzenie źródła tego aktora, tej, tak jak się Anglicy nazywają, agency, podmiotowości, źródła działania do osób. I to ewidentnie w 68 roku działa i to ma niebywałą zdolność mobilizacji politycznej, bo się pokazuje, to jest przyczyna zła, po drugie implikowane w tym jest, po usunięciu przyczyny zła będzie dobrze. Teraz trochę więcej szczegółów, proszę Państwa. Otóż, jakie są cechy tego Żyda syjonisty w 68 roku godne uwagi? Po pierwsze, syjoniści, czytaj Żydzi, to nie jest żadna populacja, grupa etniczna, to jest organizacja. Pochodzenie żydowskie zakłada przynależność do pewnej organizacji, która ma pewne utajone cele, ona jest w kontakcie, a najlepiej jest jeszcze inspirowana przez światowe ośrodki syjonistyczne. To ja cytuję tutaj ówczesną prasę. I to jest ewidentna właśnie taka teoria spiskowa, która nam personalizuje, uosabia, nadaje cechy ludzkie pewnym, zwłaszcza jeżeli się tłumaczy działaniem tej organizacji takie rzeczy jak wzrost cen mięsa w roku 67. Po drugie, syjonista jest zwierzęciem politycznym. To nie jest właśnie ktoś, kto odrzucił Pana Jezusa, odrzucił obietnicę zbawienia albo
na przykład zajmuje się podejrzanym moralnie lichwiarstwem w średniowieczu, prawda, i z tego powodu był poza marginesem. Nie, to jest ktoś, kto ma cele polityczne i to są cele przeciwko Polsce, a w szczególności Polsce socjalistycznej z towarzyszem Gomułką na czele. Mamy trzy poziomy. Żydzi przeciwko Polsce, Żydzi przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko socjalizmowi z towarzyszem Gomułką na czele. Trzecia cecha to jest to, że sionista jest wyobcowany i pyszny. I to świetnie pasuje do wizji Żyda jeszcze z tego antysemityzmu nowoczesnego, przedsocjalistycznego, nazwijmy go. Niektóre teksty z 1968 roku można było kopiować z przedwojennej literatury antysemickiej, niektóre zresztą były kopiowane, jak wyszło w Łodzi jakiś nieszczęśnik z tamtejszego Wydziału Trzeciego, uprościł sobie pracę i zarzucono mu potem plagiat. Wreszcie ostatnia cecha, którą chciałbym powiedzieć trochę więcej, dlatego że ona poniekąd dla mnie była oświeceniem. Otóż ci z Państwa, którzy mieli okazję zetknąć się z tekstami z tej epoki, zauważyli, że sionista ówczesny łączy w sobie pewne cechy, które na zdrowy rozum nie powinny występować jednocześnie. Na przykład może być jednocześnie żydowskim nacjonalistą i kosmopolitą. Albo może być stalinistą i agentem amerykańskiego imperializmu. Przeważnie takie cechy nie występują jednocześnie, prawda? Nie mogą występować jednocześnie, trochę tak jak nie może być kwadratowego koła, a tam występują. I jak się nad tym zastanawiałem, to z początkowo no właśnie to wykazuje absurd i fałszywość tych zarzutów. Ale z faktu, że one się powtarzają i one nie są nowe właśnie w tej wewnętrznej sprzeczności w historii zarzutów stawianym Żydom, coś innego wynika. One są sprzeczne, ale są obraz tego Żyda jest spójny w swojej ohydzie. Dlatego, że postać, która jest wewnętrznie tak głęboko podzielona, musi budzić strach i wstręt. Spójność ohydy, nazwałem sobie nawet taka różnorodna spójność ohydy, że może być sprzeczny, ale w obrazie propagandowym to dobrze. Dobrze, jak wróg jest wewnętrznie sprzeczny. Co więcej, wróg, który ma takie cechy, może apelować w tym sensie pobudzać negatywne uczucia u odbiorców, którzy mają bardzo różne lęki, prawda? Ktoś się boi amerykańskiego imperializmu, w porządku, ktoś się boi nacjonalistów, też na niego działa. Ktoś brzydzi się kosmopolitami, świetnie, ktoś się brzydzi szowinistami, też do niego to dociera. Czym gdybyśmy sprowadzili to do takiej racjonalnej oceny, dosyć nieracjonalnego argumentu, to byłoby proste. Otóż ja odkryłem to dzięki panu mediewiście Gavin Langmuir, który zajmował się tym antyjudaizmem jeszcze starym w późnym średniowieczu i odkrył, że takie właśnie sprzeczne oskarżenia wobec Żydów pojawiły się dopiero w pewnym momencie. I to je różni od takich zwykłych uprzedzeń, jakie każdy z nas ma wobec różnych grup etnicznych i zawodowych. Bo nasza wiedza opiera się w znacznej mierze na uprzedzeniach przecież, prawda? Czy autorytetach, które nieświadomie wykorzystujemy. Otóż on zauważył w obrazie Żydzia od późnego średniowiecza połączenie wewnętrznie sprzecznych cech i nazwał to z greckiego chimerią. Otóż grecki potwór mitologii greckiej chimera to jest takie stworzenie, które jest częściowo lwem, częściowo kobietą, częściowo smokiem, a częściowo kozłem, smokiem albo wężem. W każdym razie tak, kobiety, kozy, węże i lwy istnieją, natomiast zwierzę, które łączy ich cechy, nie istnieje. I tak właśnie jest z obrazem tego kosmopolitycznego syjonisty i trockisty agenta amerykańskiego imperializmu. Otóż chimeria, jako właśnie przypisywanie przeciwnikowi takich sprzecznych cech, ona ma olbrzymią potęgę motywacyjną, mobilizacyjną. Po pierwsze jest odporna na dowód, więc jej nie można dowieść jej fałszywości, bo jest z założenia jest fałszywa, sprzeczna. Znaczy w ogóle na to zwraca uwagi. Po drugie pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z emocjami. Podstawowa cecha propagandy to jest nie kształtować opinii, tylko budzić uczucia. I tu jest właśnie świetne, że budzi lęk, budzi odrazę i w ten sposób budzi nienawiść, prowadzi do działania. Langmuir wykazał, że najbardziej radykalne programy i działania przeciwko Żydom były motywowane właśnie chimerią. I jak sobie spojrzymy na historię Narodowo-Socjalistycznej Robotniczej Partii Niemiec, to tam właśnie to świetnie wychodzi. Ponieważ mam mało czasu, dodam jeszcze takie krótkie przykłady szczególnych cech tego Żyda. Po pierwsze, Żyd zdrajca. Ikoną jest Józef Światło, z lubością wskazywano, że nazywał się Isaac Fleischfarb. Podwójne imię pokazuje tą podwójność, sprzeczność tego człowieka. Ale jak zacząłem czytać o Józefie Światło w 68 roku, Państwa, naprawdę to on powinien się nazywać Judasz Iskariota. On wykorzystuje ikonę Judasza, tego insajdera, jednego z apostołów, który nagle się okazuje zdrajcą, prawda? I tak naprawdę od początku był, tylko jeszcze nie był widziany. Coś, czego nie mogli założyć propagandzie w 68 roku. On jest bardzo podobny do Emanuela Goldsteina z 84 roku z powieści Orwella. Po prostu, tak jakby kalkuje, ja nie sądzę, żeby oni czytali. Oni nieświadomie, to pokazuje wielkość Orwella jako analityka. Po drugie,
Żydzi zakłócają podział zimnowojenny. Podkreśla się, że mają rodziny i przyjaciół za granicą. Oni są sprzeczni z porządkiem świata. I jako taki muszą się jakoś dopasować, najlepiej wyjechać, żeby ten porządek uzgodnić. Wreszcie trzecia rzecz. Żyd stalinista. Otóż oskarża się Żydów o to, że byli komunistami. Propaganda komunistyczna oskarża Żydów o to, że byli komunistami. I tutaj mamy czysty przykład mechanizmu kozła ofiarnego. Otóż kozioł ofiarny w niektórych kulturach to jest prawdziwy rytuał. Otóż społeczność przekazuje na pewne zwierzę wszystkie grzechy popełnione przez jej członków, a następnie rytualnie to zwierzę zabija. To znaczy kozioł ofiarny. Otóż to się dokonuje w 1968 roku i to jest motyw natoliński, na co zwrócił już ktoś uwagę. Otóż Żydom przypisane są obłędy i zbrodnie okresu stalinowskiego, a treść jest taka. Ciemną stroną komunizmu są Żydzi. To znaczy, jak się oczyścimy od tej ciemnej strony, to znowu będzie jakiś dobry komunizm. Zabijemy kozła ofiarnego i oczyścimy, ale co oczyścimy? Komunizm oczyścimy w ten sposób. Co to znaczy? Propaganda komunistyczna zmierzająca do oczyszczenia komunizmu oskarża kogoś o komunizm. Przyznają Państwo, że to jest dopiero perwersja. I to na tyle. Dziękuję bardzo.